Pokażę. Bo to ludzie nas zawsze pytają, jak się żyje w takim buszu. No i to jest na przykład dom sąsiada. Bardzo go lubimy, to Ronald. Bardzo go lubimy, bardzo jest sympatyczny. I teraz patrzcie, muszę to przybliżyć, bo... Tu jest pranie, tak? Przybliżasz pranie. Tu jest pranie, pranie przybliżam. No i wieszasz sobie tak pranie i masz żyrafkę, no. No właśnie, to ja pojadę i zobaczymy, co tu jeszcze widać, bo z drugiej strony... No i jedziesz dalej, Grzesiu, jedziesz dalej. No nie jadę, bo muszę skręcić, a mam żyrafę na wjeździe do nas. No. I właśnie, to jest podjazd do nas z elegancką kostką buszową. Kostką. Nie brukową, tylko buszową. Wiesz co, ja tu od razu zapomnę ci przesunę ten kamień. I tutaj sobie żyrafa idzie, a my czekamy, bo tutaj jest pierwszeństwo żyrafie. Pierwszeństwo żyrafie. A ta sobie nie idzie i nie czekamy, ale musimy przystawić. No, patrzysz się, co ten Grzesiu znowu przesuwa w tym twoim lesie. No i tu jest podjazd na naszą działkę. I tu nam towarzyszy eskorta. Bo one tutaj lubią chodzić z tego względu, że jest płasko i nie ma krzaków. Pranie się suszy u Ronalda. No, co jedziemy? Cześć dziewczyny i chłopcy. Jak się przygląda. No tak, tak, to my. To my jesteśmy, wiesz? Tak, tak, wiesz? Jedzie, denerwuj się. O. No i tak tu się żyje w tym lesie. A u nas prania już nie ma, bo wyschło. No i my tutaj pod garaż sobie cyk, cyk, cyk podjeżdżamy i elegancko.